Na osiedlu Północ w ciągu 2 najbliższych lat powstanie strażnica. Obiekt zostanie zlokalizowany na działce o powierzchni 8000 m2 tuż za Komendą Straży Pożarnej przy ulicy Pułaskiego. Jednostka będzie pełniła, podobnie jak obiekt przy ulicy Mickiewicza, przede wszystkim funkcje ratowniczo-gaśnicze. Dzięki niej samochody będą miały szansę na szybszy niż dotychczas dojazd do pożarów oraz wypadków drogowych. Czas dojazdu na osiedle Północ z ulicy Mickiewicza to jest około 8 minut. To jest czas graniczny, jeżeli chodzi o przepisy. Rozporządzenie o szczegółowych zasadach organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego mówi o 8 minutach dojazdu na terenie miasta. Także co prawda mieścimy się w tym czasie, ale jeżeli chodzi o skuteczność działań, zawsze ten czas musimy dążyć do tego, żeby ten czas był jak najkrótszy. Nowy obiekt ma kosztować 11,5 miliona złotych. Gotowy do realizacji projekt przekazał strażakom wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński. To jest dobra wiadomość. To jest dobra wiadomość dla strażaków, dla państwa, dla komendantów, dla oficerów, dla wszystkich funkcjonariuszy, pracowników. Ale to jest także dobra wiadomość dla Suwałk, bo dyskusje na ten temat trwały od dłuższego czasu. Co zrobić, żeby z tego nieprzygotowanego funkcjonalnie obiektu, w którym teraz mieści się Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, przejść do takiego, który będzie jednocześnie wypełniał funkcję dowodzenia na poziomie miasta i powiatu, bo przecież komenda to jest takie miejsce dowodzenia właśnie. Istniejący budynek również tutaj w tej części niskiej musiał być dostosowany. My garaż musieliśmy przerobić, posadzkę obniżyć, żeby mieścił się w ogóle samochód ratowniczo-gaśniczy. Mało tego, po obniżeniu tej posadzki musieliśmy jeszcze dodatkowo zdemontować działko, żeby po prostu ten samochód w jednym tylko garażu tutaj się mieścił. Natomiast pozostałe garaże są przeznaczone do samochodów stricte osobowych. Tak jak wcześniej powiedziałem, to był budynek Komendy Wojewódzkiej, tam były samochody operacyjne tylko i wyłącznie. Nowa strażnica będzie miała 2300 m2 powierzchni użytkowej. Komendant Miejski Straży przedstawia główne założenia projektowe obiektu. Ilość stanowisk garażowych dla pojazdów ratowniczych minimum 4, myjnia dla samochodów ciężarowych na jedno stanowisko i dla samochodów operacyjnych również 4 stanowiska. Strażnica jest budynkiem dwukondygnacyjnym. Część jednokondygnacyjna to są garaże, natomiast dwukondygnacyjna to jest część przeznaczona dla jednostki ratowniczo-gaśniczej i część, druga kondygnacja to są pomieszczenia komendy z przeznaczeniem dla komendy. Jarosław Zieliński przedstawił też plany modernizacyjno-inwestycyjne na przyszłość. Obejmą one m.in. remont istniejącego budynku Straży Pożarnej w Sejnach.